każdej szkole w czasie wakacji są prowadzone drobne, kosmetyczne remonty i wtedy są wykonywane przez osoby pracujące w szkole. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to tak licząc od obecnej szóstej klasy mamy od pierwszej do szóstej mniej więcej podobny stan. Około 1100-1200 uczniów w każdym roczniku. Różnica jest w obecnej siódmej i ósmej klasie. Ósma klasa to jeszcze jest jeden rocznik, który wystartował 8 lat temu od sześciolatków, więc tam mamy zwyżkę dosyć poważną, ponieważ tych uczniów jest ponad 1500. Natomiast w siódmej klasie mamy spadek, ponieważ ci uczniowie w wieku 6 lat poszli do szkoły, więc niewiele zostało tych, którzy wystartowali rok później. No i tam mamy jedną, drugą tego, co jest obecnie w klasie ósmej. Nauczyciel jest na prawie w momencie, jeszcze wczorajszym dniu, przychodząc do dyrektora, mówiąc, że ma skierowanie na urlop dla ratowania zdrowia. No i w tym momencie powstaje dziura, powstaje wakat. Także to są nieobsadzone etaty, które w ostatniej chwili się nam pojawiły, ale też są grupy nauczycieli w specjalności, gdzie te niedobory są widoczne. Oczywiście my je łatamy nad godzinami, natomiast gdyby tak dobrze się przyjrzeć, to zarówno w grupie przedmiotów ścisłych, jak i przyrodniczych oraz w gronie nauczycieli przedmiotów zawodowych mamy niedobory, tylko te nasze niedobory to są takie niedobory, które my w tej chwili jeszcze jesteśmy w stanie zastąpić, zorganizować. Dzisiejszy dzień wszyscy uczniowie klasy pierwszej przeżyli z wielkimi emocjami, bo było i ślubowanie, i poznawanie nowej szkoły. Wszyscy wraz z rodzicami na razie nieśmiało poznawali miejsce, w którym będą spędzać najbliższe miesiące swoje nauki i lata. Obserwujemy w szkole nieustający wzrost liczby dzieci. Mamy tutaj w dzielnicy Chmielowice duże osiedle, gdzie coraz częściej osiedlają się młodzi ludzie z małymi dziećmi i odczuwamy to w naszej szkole. Jestem w szkole dyrektorem 5 rok. Obejmując to stanowisko, szkoła liczyła 116 uczniów, a obecnie liczy 235. Także widać, że wzrost liczby uczniów jest bardzo, bardzo duży. Nowa hala sportowa, wybudowana dzięki środkom z Urzędu Miasta Opola, na pewno pomoże uczniom w rozwijaniu swoich pasji sportowych, no bo jak tutaj widzieliśmy, dużo uczniów jest sportowo uzdolnionych, jakby nie patrzeć. Tak, mamy takie perełki w szkole i teraz w końcu będą mieli odpowiednie warunki do tego, żeby te umiejętności rozwijać. Z chęcią wracacie do szkoły teraz? Wydaje mi się, że raczej tak. Do czego ci najbardziej, na czym za bardziej tęskniłaś podczas wakacji, nad czym? Przede wszystkim zawidywaniem się za osobami po prostu, które spędzam z nimi czas, które tutaj lubię. Czyli teraz już jesteście w klasie szóstej, teraz zaczyna się, tak? Tak. W szóstej klasie najbardziej się boję polskiego i angielskiego, bo słabo mi idą. A co ci słabo idzie tak konkretnie, czy ogólnie po prostu języki? No języki tak ogółem i też gramatyka dosyć lewe. Gramatyka, jak mnie mam z angielskiego, te czasy przeszły, teraźniejsze przyszły. Tak, czasy, a z polskiego gramatyka i ortografia. A ty czego się obawiasz? Czy się obawiasz? Czy może wszystko na spokojnie, na luźno? Wszystkiego, najbardziej matematyki, bo to nie umiem, jak jest tak ciężko idzie, a zwłaszcza ułamki. Ajajaj. Magia. Najbardziej obawiam się chyba matematyki, bo jest to przedmiot, z którym radzę sobie chyba raczej najsłabiej ze wszystkich, a z przedmiotów, które lubię, jest to zdecydowanie angielski i plastyka, ponieważ ja jestem humanistką i najłatwiej mi to idzie. No, angielskiego też polski i gramatyka. A jakie przedmioty najbardziej lubicie? Jakie przedmioty najbardziej lubisz? WF, plastyka, informatyka też. No to WF, no to będziecie mieli teraz warunki, powiem wam, niezłe, naprawdę. Tak, bardzo dobre warunki są. Nie spodziewaliśmy się tej sali, zdecydowanie, a kiedy ruszyły prace tutaj nad budową, to byliśmy bardzo zdziwieni. Byliśmy zdziwieni, ponieważ na początku nie zostaliśmy poinformowani i patrząc przez okno, tak naprawdę zobaczyliśmy, że zostały rozpoczęte prace budowlane.
koniec wakacji to dla wielu młodych ludzi zawsze trochę smutny dzień, ale z drugiej strony początek roku szkolnego jest przyjemnym wydarzeniem, a szczególnie jeżeli odbywa się on w takiej szkole, która jest pozytywnie odmieniona. W tym roku PSP 30 w Chmielowicach ma nową, dużą halę namiotową, która cieszy, po prostu cieszy. Wiele lat starań o tą halę. Udało się to zbudować środkami budżetu miasta, staraniem mieszkańców Wydziału Oświaty, więc satysfakcja, że rozpoczynają nowy rok szkolny z dużą halą, na którą tyle lat czekali. No i życzę im tego, żeby ten nowy rok był szkolny, był dla nich radosny, przyniósł satysfakcję, wzbogacił wiedzę, dał codzienną radość, tak żeby za wakacjami po prostu nie tęsknili, a korzystali z tego, co w tej szkole nowego jest. Wszystkiego dobrego.